na pewno nikt u nas nie jest zadowolony po takim meczu, wiadomo. Przygotowania były, wszystko powinno zadziałać, no ale jednak nie zadziałało jeszcze ten nieszczęsny bieg 5-0 i no ciężko było wtedy odrobić ustawę. A się dzięki właśnie bardzo skutecznej jeździ mądrej Oskara Poluchaj młodzież pokazuje, że dokłada ważne oczka i sami widzimy, jak młodzież potrafi wpłynąć na przebieg meczu. No, tutaj kuriozalne wykluczenie 0-5, no ale no trzeba czyta się regulaminy, jest tylko minuta po ringu, no co zrobić, no tak jest przepisy i nic nie poradzimy, no tam też można się doszukiwać i problemu, że a czy gnął Stajanowski, czy nie, no tak jest wynik, decyzja sędziego i wszystko, no. Wiadomo, wynik był taki, musieliśmy się podnieść z tego, co było, wiadomo, walczyli, rezerwy były. W miarę to szło, ale na koniec zabrakło. Ważna rola jest ludzi, którzy pracują w parku maszyn. Trzeba być czynnym. No, było 40 sekund do końca, to kazaliśmy wszystko rzucić, wyjeżdżać zawodnikom na tor, bo to jest dość daleki dojazd. No. Mówię, no ta czwarta seria minus 6, tu zerwali się gospodarze. Żaden mecz nie jest łatwy. Tu nikt punktów za darmo nie rozdaje. Trzeba te punkty wywalczyć. Naprawdę jest bardzo ciężko. Ciężko się wraca, zwłaszcza, że w tym okresie do tej pory Kuba sam jest zadowolony ze swojej postawy, ale ten bieg, mam nadzieję, mógł dodać skrzydeł. No, to jest ciężko regulować sprzęt, trafiać w to wszystko. Sami widzieli doskonale Michalsen z Macenem, wygrywałem 5-1, później w ostatnim biegu się Michalsen nie podłącza i zjeżdża, pozorując defekt i zabierając bonus Thompsonowi. Także mówię, no to jest sport, który wymaga cierpliwości i pewnej konsekwencji. Akurat się spotkamy, porozmawiamy, ale też mówię na koniec, chciałem też podziękować Mikalowi to, co zrobił dla drużyny.